Dzień dobry, witam was dzisiaj w filmie typowo jesiennym, ponieważ będziemy robić porządki w szafie, będziemy wywalać wszystkie rzeczy wakacyjne do góry, na same górne półki, natomiast wyjmować będziemy wszystkie swetry i przyjemne, cieplutkie rzeczy. Ja na sobie mam natomiast sweter, który mam od gimnazjum, który na pewno dobrze znacie, w którym występuję na filmach bardzo często, wcale się tego nie wstydzę, to jest super, że noszę rzeczy, które lubię, które chcę i na które mam ochotę i które kupiłam dawno temu z rozsądkiem i z tym rozsądkiem nadal je mogę nosić. Tak właśnie jest. Zapraszam was na ten film, nie tylko tak, żebyście sobie obejrzeli, jak sprzątam szafę, ale przede wszystkim zmotywować was chcę tym filmem do sprzątania swoich własnych szaf. Bo tak jak zawsze mówię, im częściej sprzątamy szafy, tym lepiej jesteśmy zorientowani, co w niej mamy, tym bardziej możemy się, mamy się w co ubrać. Mamy porządek, więc wiemy, co w niej się znajduje, w jakich ilościach i jak bardzo dużo mamy. Dzięki każdemu sprzątaniu jesteśmy pewni, prawie zawsze, że nie potrzebujemy niczego nowego, bo mamy mnóstwo. A jeżeli potrzebujemy, to to są przemyślane zakupy. Także moim zdaniem za każdym razem sprzątanie szaf jest bardzo pomocne, owocne i potrzebne. Także chodźmy do mojej sypialni, a tym razem do garderoby. Ta-dam! Taka oto garderoba, przepiękne miejsce. I co ja wam powiem? Powiem wam, że w maju wyjechaliśmy na wakacje i jak wracaliśmy, to wiecie, szybko się przepakować, szybko dalej, szybko dalej, szybko dalej. No i tak to właśnie wygląda. Od tygodnia tak wygląda, nie cały czas tak wyglądało, ale szybkie życie nie pomaga w porządku. Także ja dzisiaj wszystko wywalę i będę układać od nowa. Ponieważ jest dramat, jest ogromny dramat. Tak jak zawsze wam mówię, tutaj jak jest nieporządek, to wszystkie szafki są zajęte, wszystko jest upchane, a jak się nagle sprzątnie, to większość miejsc jest wolnych. Także beka, lecimy z wywalaniem. Kupiłam ostatnio 4 paczki puzli i z tych 4 ułożyłam dwie paczki, Mona Lisę i Przyjaciół. I to jest bardzo śmieszne, bo kiedyś mówiłam sobie, przyjaciele, YOLO, można to obejrzeć, ale po co potem wszystko z nimi kupować? Potem oglądałam Friendsów i mówię sobie, jeny, po co kupować te bluzki z Friendsami? Nigdy nic nie kupię z Friendsami. Ja również kupiłam. No, w każdym razie kupiłam też Fridę. Ale ona ma tak dziwne, są tak niestandardowo wycięte te puzzle, że mój mózg nie umie sobie z tym poradzić. I co? No i wiem, że istnieją różne, w sensie takie puzzle za puzzle, czy coś takiego, taki hashtag i można się tam wymieniać, ale ja się tak przywiązuję do puzzli, że nie ma opcji, żebym się mogła wymienić. I na te puzzle też się szykowałam, no oprócz Friendsów, ale na te 3 szykowałam się od kilku lat, bo ja w swojej kolekcji mam 3 puzzle, z czego 2 są z gimnazjum, nie, z podstawówki. High School Musical i Pies i Kot. One są tak brzydkie, tak dziwne, a ja je tak kocham układać, czasami sobie do nich wracam i kocham, więc wydaje mi się, że tych również nie oddam, bo no ja po prostu uwielbiam ten czas, kiedy sobie przypominam, jak je układałam. Taka historia puzzlowa. Więc one właśnie wylądowały w takim dziwnym miejscu, ponieważ wiecie, na szybko odłożone. Tutaj jest taka półeczka, która jest idealna na wszystko na szybko. Bez sensu. To jest też dobry moment na przetarcie kurzu. Ja oczywiście używam wielorazowej ściereczki. Niezmiennie w szafie wisi moja suknia ślubna, która już u mnie jest rok prawie. Także ona wisi i na razie wisieć będzie. I myślę, że na początku załatwimy stronę Piotra, ponieważ Piotra nie ma, więc ja jego rzeczy nie będę tutaj wywalać, wiadomix. Wiem tylko mniej więcej, co jest letnie, co zimowe, więc tym się zajmę, ale on zdecydowanie będzie
szybszy. Nagrywam sama, bo Piotra nie ma, więc czasami mi się coś tam zacina. W każdym razie już rzeczy Piotra są ułożone, ja się już wzięłam za układanie swoich rzeczy, tak na razie wiecie, żeby ogarnąć bałagan. No i tutaj o bluzce mówiłam, że właśnie o tej bluzce mówiłam w filmie Przymierzamy moje stare rzeczy i byłam nią taka zachwycona, a w tym roku w wakacje miałam ją raz. Także chyba zachwycona jednak nie byłam, więc zostawiam ją na takiej kupce, wiecie, do przetestowania. Zobaczymy, czy zostanie. Natomiast dzisiaj na Wieszakach oczywiście znowu robię zestawy. O tej mojej metodzie mówiłam w innym filmie, który Wam podlinkuję w opisie. No i tutaj znowu, bo mi się rozładowało, ale mówiłam o ciuchach, które już nie będą ze mną w szafie. Jest to ta sukienka i ona ze mną była co roku przez całe wakacje, po prostu uwielbiałam ją nosić. Natomiast w tym roku jakoś tak nie było mi do niej po drodze, ale z racji tego, że pamiętam te poprzednie lata, no to oczywiście jej nie wyrzucam. Tutaj są takie super spodnie, które dostałam, ona była w ogóle z lumpeksu. Tutaj dostałam spodnie w tym roku po mojej przyjaciółce, która dostała je po swojej cioci, która dostała je po kimś, także długa droga. No i one są super na taką wczesną jesień oraz lato, ale no ja na jesień, kiedy już jest mokro i pada, nie lubię długich, szerokich spodni, także one idą na za rok. Spodnie po przyjaciółce, ale nie miałam ich ani razu i wydaje mi się, że ja ich też mieć nie będę, ponieważ ja trochę się boję takich obcisłych spodni bez żadnego wzorka. Strasznie się boję, że na coś usiądę, coś się poplami, coś będzie nie tak, więc one będą szły dalej. Zobaczymy, co się z nimi stanie. I tu jest dla mnie ciekawostka. To jest sukienka z t-shirta, która tak nie wygląda teraz za dobrze. Natomiast ona jest taka szlafrokowa, ma taki ogromny właśnie pasek, który się owija miliard razy wokół talii. Ja ją bardzo lubiłam, co roku ją nosiłam, ale w tym roku kupiłam sobie właśnie sukienkę zieloną z wiskozy. Jest taka bardzo przewiewna, też bardzo luźna, długa i krój ma o wiele lepszy. No i tak sobie myślałam, że może sprzedam tą sukienkę, a z drugiej strony tamta jest z sieciówki, więc pewnie szybko się zniszczy. Tak więc tę zostawiam, odkładam ją na za kilka lat, kiedy tamta się zniszczy. I na razie jej nosić nie będę, bo tamta też mam nadzieję, że będzie ze mną zimą, bo tę sukienkę nosiłam do różnych teatrów gdzieś, na takie eleganckie wyjście, ale również normalne, ale nie nosiłam jej oczywiście tak często jak tej zielonej, także zobaczymy, co z nią będzie. Słuchajcie, moim zdaniem szaleństwo tego roku, czyli sukienki w kwiaty. I to jest dla mnie największe zaskoczenie, ponieważ tak jak nie planowałam zielonej sukienki, tak sukienkę w kwiaty planowałam od wielu lat. Marzyłam o sukni w kwiaty. I kiedy weszłam na Vinted, to akurat miałam taki dzień, że byliśmy w Krynicy, padał deszcz, więc miałam cały dzień wolny. Tak więc postanowiłam przejrzeć Vinted, co nie jest proste, w poszukiwaniu sukienki w kwiaty. Miałam taką wizję sukienki w kwiaty i to była ta sukienka, ale no potem sobie pomyślałam, a jeszcze ta, a jeszcze tamta. No i byłam w niej zakochana, po prostu wydawało mi się, że to jest komfort komfortów, aż nie kupiłam właśnie tej zielonej, wiskozowej sukienki, bo ta jest z poliestru. No i przestałam ją nosić, po prostu momentalnie. I jeżeli wyjeżdżałam na jakiś wyjazd, gdzie chciałam ładnie wyglądać, to oczywiście na siebie zarzucałam wiskozową, zieloną sukienkę, no i tę brałam, no bo jednak drugiego dnia można zaszaleć z czymś innym na wyjeździe. Natomiast tę miałam raz i to jest zupełnie nie mój krój, także ja ją gdzieś odłożyłam, w ogóle jej nie nosiłam, także ona będzie szła na sprzedaż, bo jest przepiękna, no ale jakby zupełnie nie w moim kroju. Natomiast ta to było spełnienie jeszcze większych marzeń niż tamta. Wyglądała idealnie jak sukienka, którą sobie wymyśliłam na różne wyjścia. Tylko jakieś miałam przyćmienie, bo ja nie lubię sukienek, które są tylko na wyjście. Ja uwielbiam właśnie jak tą zieloną, ona jest bohaterem tego filmu oraz tych wakacji. Ja uwielbiam sukienki, które są właśnie i takie na plażę, i do sprzątania, i właśnie jak założy się obcasy i jakąś super biżuterię, to są na różne wyjścia. Więc tę sukienkę miałam od maja i nie założyłam jej ani razu, choć wyjść różnych miałam wiele. Także myślę, że u kogoś sprawdzi się lepiej, bo jest przepiękna, no ale ja
nie wzięłam jej ze sobą na siebie ani razu. Tej sukience dam jeszcze szansę, zostawię ją na następny rok. Natomiast jestem w szoku. Powiem wam, dlaczego jestem w szoku. Ponieważ to były sukienki wymarzone. To były sukienki, w których widziałam dziewczyny i w których widziałam siebie. Że ja po prostu chciałam tak wyglądać. Okazało się, że właśnie to jest to, że wyobrażenie siebie, a to jaka jesteś, są zupełnie inne. Już wielokrotnie o tym mówiłam. No i właśnie ja jestem taka luźna, taka wiskozowa, zielona dziewczyna, która po prostu zakłada sukienkę codziennie, tą samą i po prostu może ją również założyć na swoje wesele w ogóle i być szczęśliwą, więc no to ciekawe doświadczenie takie, że właśnie wydawało mi się, że taki przemyślany zakup po tylu latach, no naprawdę na tym Vinted spędziłam sporo czasu w poszukiwaniu idealnej, trochę poszalałam, że kupiłam 3, więc to też było dziwne, no ale też o tym pisałam na Instagramie, że no mimo wszystko z tego konsumpcjonizmu takiego stuprocentowego się nie wyzbyłam się go, bo mimo wszystko kupuję całkiem sporo, jak już mam taką wenę jakąś na te sukienki. No, ale myślałam, że to jest mega trafiony zakup, taki rozsądny. A jednak, każdemu zdarzają się pomyłki, mi również. Na przykład ta sukienka jest takim dobrym przykładem, bo ja ją mam od liceum i ona jest taka idealna, no właśnie taką wiosnę, lato, mimo że ma długi rękaw, to jest z wiskozy, więc pasuje. Jest idealna na jakieś takie przyjęcia. Na co dzień jest trochę taka wystrzałowa, ale ja też lubię czasami tak wyglądać. Jednak na jesień i zimę ona nie pasuje, więc ją odkładam. No i tutaj widzę kolejną sukienkę, którą dostałam w tym roku, właśnie to jest ta sama historia. Dostałam ją po przyjaciółce, która dostała ją po cioci, która dostała ją po kimś. Co prawda metkę ma z Zary, ale przeżyła sporo. I ja nie wiem, co jest w tej sukience, ale za każdym razem, jak w niej pozowałam do zdjęcia, czy na Instastory gdzieś dodawałam, to fala zapytań, skąd ta sukienka, że taka piękna. Nie wiem, co w niej jest, ale rzeczywiście jest piękna. Nosiłam ją w te wakacje bardzo często, aż do momentu, kiedy kupiłam zieloną sukienkę, bo do zielonej sukienki nic się nie umywa. W sensie to jest tak idealna sukienka, że ja nie mam pytań. Nigdy prawdopodobnie nie spotkam lepszej. Tak, ale ta sukienka służyła mi, więc mam nadzieję, że posłuży również za rok. Kolejna sukienka to jest mój pierwszy zakup nie z wyprzedaży, który uznałam, że wtedy weszłam w ten moment, gdzie nie kupowałam już, nie kupowałam z wyprzedaży, więc kupując sukienkę nie z wyprzedaży, chyba za 180 zł, uznałam, że mimo wszystko zaoszczędziłam, bo wydając dużo kasy raz, okazało się, że nie wydawałam przez jakieś tam pół roku na niby tanie rzeczy, gdzie przy kasie się okazywało, że zostawiałam 200-300 zł. No wiecie jak jest. Pisałam o tym kiedyś post na blogu. No i w tamtym roku średnio ją nosiłam, w tym roku miałam ją kilka razy i znowu fala zapytań, skąd to, co to za sukienka? Ja wam powiem, że ją średnio lubię, to znaczy bardzo mi się podoba i to, że to jest jakby basen i że tutaj pływają takie małe ludziki. No, uwielbiam tą sukienkę, ale zależy jak leży, zależy czy się dobrze czuję w niej, ale oczywiście zostawiam ją i mam nadzieję, że przyjdzie nam taki czas jak na sukienkę zieloną, o której cały czas mówię. Powinnam ten film w ogóle nazwać Zielona Sukienka w moim życiu. Znowu mi wyłączyło nagrywanie. Mówiłam o sukienkach i to są sukienki, które zostawiam. Ona jest taka bardzo długa, ale ma długi rozporek, więc się sprawdza świetnie zimą. A to jest mój zakup ze stycznia, z sieciówki, ale miałam taki kryzys, taki, że cały czas noszę takie, wiecie, rozciągnięte rzeczy, w sensie nie rozciągnięte, tylko duże, w jakichś rozmiarach 40, że jakby rozmiar nie ma dla mnie znaczenia w wybieraniu ubrań, bo już w sumie nie wybieram ubrań, tylko noszę to, co mam, kiedy rozmiar nie miał znaczenia. I
pomyślałam, kurczę, chcę kupić coś w swoim prawilnym rozmiarze, czyli S34, żeby było widać, jaką mam sylwetkę, i kupiłam i nie żałuję. Sprawdza mi się świetnie, często ją noszę, jest taka uniwersalna, że właśnie na lato, na zimę, zawsze. To są spodnie, które nosiłam kiedyś tylko latem, ale w tamtym roku postanowiłam nosić je również do czarnych rajstop, więc są uniwersalne na cały rok, więc sprawdzają się super. Tu są jakieś bluzeczki, coś tam. Tu jest spódnica taka typowo jesienna, w takie właśnie owoce, śliwki na przykład. I ona jest z Mary Zeli. I to jest polska marka, ale ja trochę im nie ufam. Też mnie potraktowali kiepsko, nie jako klienta, tylko jako blogerkę, tak bez szacunku. Więc średnio. No i wydaje mi się, że oni tak po trupach do celu, że jak będą dużą marką, to już będą robić w Chinach i w sensie nie oceniam ich, ale takie po prostu mi dali świadectwo, więc średnio, średnio mi się podoba ta marka i też nie chcę za bardzo chodzić w tych ciuchach, żeby ich nie promować, a z drugiej strony jak już mam je, no i one są całkiem w porządku, to je noszę, bo materiał rzeczywiście jest w porządku, uszycie też, no mam taki dyskomfort. A z drugiej strony kupuję czasami rzeczy w sieciówkach i też w nich chodzę. No ale tu chodzi mi o to, że oni się kreują na polską markę, drogą markę. No i wydaje mi się, że wcale tacy nie są. A to jest rozkmina na dłużej, więc tak tylko zaczęłam. Jak coś wiecie o Mary Zeli, to dajcie mi znać. Tu jest taki syf, że ja teraz muszę wyłączyć kamerę i jakoś to tak posortować, bo tu jest miliard wieszaków, milion innych rzeczy. Ja nawet nie wiem, za co się zabrać, więc to nie będzie dla Was interesujące. Zaraz wracam. Dobra, próbowałam to jakoś ogarnąć. Kolejna rzecz to bluzka z widoków. Ja ją polecałam ostatnio w prezentowniku, tylko wydaje mi się, że ona się skurczyła od razu i to tak ostro. Więc nie wiem, ale bardzo ją lubię, ma ładny dekolt, ale lubiłam ją bardziej przed praniem. To trochę przypał. Następnie jest nowość. Mam ja i ma Piotr. To są bluzy z piorunem, czyli Clint. No i Clint to jest polska marka, ale również elbląska. No i ostatnio gdzieś na mieście, w Elblągu, znaczy to jest częsty widok, ale ostatnio widziałam na mieście po prostu kogoś w tej bluzie i sobie myślę, kurczę, no czas chyba kupić te bluzy, bo to jednak polska marka, elbląska marka, warto wspierać. I w ten sam dzień, czy tam rano na następny dzień, napisali do mnie chłopacy, że chcą mi wysłać, bo mają nową kolekcję właśnie taką ekologiczną. No ja mówię, ekstra, no pewnie, i zostawię Wam link w opisie. To nie jest sponsorowane czy coś, tylko po prostu, wiecie, oni mi wysyłali, ja się cieszyłam, ja chcę puszczać dalej informacje, bo też mi miło, jeżeli ktoś puszcza informacje o moich roślinnych przestrzeniach dalej też, więc wiecie, normalnie miła sytuacja. I my sobie z Piotrem chodzimy w tych bluzach razem czasami i jest śmiesznie. Mamy je niedawno, to jest fajny kapturek i w ogóle, także nowa bluza i jesteśmy z niej zadowoleni. Kolejne dwie bluzy to są takie same bluzy. Ja ostatnio w ogóle uwielbiam bluzy, to jest dla mnie jeszcze nierozpinane bluzy, no od kiedy znalazłam swoją idealną bluzę. Zresztą widzę jakiś taki dziwny cień, z roślinnych przestrzeni właśnie, to od tego momentu kocham bluzy całym sercem. Te natomiast są jeszcze chyba z podstawówki albo z gimnazjum i one są po albo mojej siostrze, albo po mojej bratowej. W każdym razie są super. No i to jest tak, że w sumie są dwie, więc można by było jedną gdzieś oddać, ale one nie są w jakimś takim super stanie, żeby je oddawać. Także zostawiam je u siebie, no bo też nie chcę ich wyrzucać, a jak jedna będzie w praniu czy coś, wiecie, jesień, zimno, nosi się bluzy, więc zostawiam je. Na razie tu jest ścisk, ale potem będę to modyfikować. Są na przykład spodnie, uwielbiam je i o nie zawsze dostaję informacje. To są stare spodnie z H&M-u, kupione na wyprzedaży. Bałam się białych spodni, ale one są świetne. No ale je odkładam na zimę, na inną półkę. To jest na przykład moja nowa miłość. Nowa z powrotem miłość, ponieważ to jest t-shirt.
I ta bluzka była moją ulubioną przez pewien czas, natomiast potem jakoś ją znienawidziłam, bo do niczego mi nie pasowała, dziwnie w niej wyglądałam, a ostatnio wyjęłam ją, jeszcze było chyba lato, ale już jakieś zimniejsze, w sensie to lato było całe zimne, no i taka jest miła, taka przyjemna, te rękawki takie podwijane, nie pamiętam jak ona się nazywa, też ma ładną nazwę jakoś, ale rękawy ma poszerzane i to się tak fajnie podwija, także bardzo ją lubię, ona wraca na salony, wraca do mojej garderoby, że się cieszę. Bluzka, o której całkowicie zapomniałam na wakacje, czyli moja stara bluzka z liceum, którą sama zrobiłam, ale cyrk, to jestem ja, to jest słoń, to jest moja przyjaciółka Magda, bardzo ją lubię nosić zimą, bo ona jest taka niezobowiązująca i ma fajny krój, taka, jak zupełnie nie wiem, w co się ubrać, to ubieram się w nią. Kolejna rzecz z filmu Mierzymy, to jest bluzka po mojej mamie. Miałam ją na sobie 0 razy, teraz, odkąd ją wyjęłam na nowo, także ona idzie na tą kupkę takich rzeczy do sprawdzenia i od razu na nią zarzucę jeszcze jedną rzecz, mianowicie sweter. Ja go bardzo lubię, ale w przeciwieństwie do tego swetra, który miałam na początku tego filmu, źle w nim wyglądam, a przez to źle się czuję, bo czasami można źle wyglądać, ale się czuć świetnie z samym sobą, a ja przez to, że źle w nim wyglądam, czuję się średnio, także zobaczymy, czy ja go noszę, czy ja go będę nosić tą zimą, jeżeli tak, to go zostawiam, a jeżeli nie, to pójdzie dalej. On był kupiony w lumpeksie kiedyś dawno temu, miał takie ładne, w ogóle to jest smutne, ale miał ładne guziki, a ja przyczepiłam sobie takie kolorowe i w ogóle się nie da zapiąć, bo dziurki są większe. Także przypał. Kolejna rzecz, to jest wakacyjna rzecz, czyli sukienka. Ona jest przepiękna, ale miałam ją w życiu na sobie kilka razy i ona jest rozmiar XL i akurat ma taki krój, że mi ten rozmiar przeszkadza, bo jest ogromna. Chciałam z niej zrobić jakieś poduszki, cokolwiek, ale nie wiem, no do tego pokoju by mi pasowały, ale położę tam, no fajnie by było, więc może czas zrobić, ale jak nie zrobię w tym tygodniu, to ta sukienka idzie na sprzedaż. Kolejne spodnie, moje ulubione szare awary, kupione kiedyś w Zakopanem. Używam ich tylko latem, więc one idą w odstawkę. Kolejna sukienka jest mojej przyjaciółki, dostałam ją w tym roku i jak inne rzeczy były takie szałowe, to ta mi się też podobała, ale ani razu jej nie miałam, w ogóle o niej zapominam. Sobie myślę, dobra, zostawię, założę ją kiedyś, ale nigdy jej prawdopodobnie nie założę, więc ona wróci do przyjaciółki albo pójdzie w świat dalej. I tu są na przykład spodnie bardzo wakacyjne, ale ja je lubię, jak na przykład gdy gdzieś jadę, żeby je wziąć na piżamę. Jeżeli na przykład chcę sobie tak luźno chodzić po domu, rzadko to się zdarza, ale czasami, to wtedy sobie je zostawiam i sobie w nich właśnie chodzę. Są bardzo fajne, kupione wiele, wiele lat temu, również w H&M-ie. Ogólnie moje rzeczy są zazwyczaj z H&M-u. Kolejna rzecz to jest golf. Uwielbiam ten golf. On jest kupiony kiedyś, dawno temu w outlecie Reserved. Czy Mojito Reserved. Bardzo, bardzo go lubię. Jest taki elegancki, krótki. Pewnie mnie kojarzycie z nim trochę. Tu na przykład jest przypał, bo kupiłam sobie spodnie i im od razu pękł suwak. Nie wiem, jak to się stało. No i niestety wtedy się zaczął koronawirus, więc nie wiedziałam, co z tym zrobić. Puściłam to po prostu dalej. No i teraz nie wiem, chyba je sprzedam, może by ktoś sobie naprawił ten suwak. Ogólnie bardzo mi się podobają, ale jeszcze zostawię je do przemyślenia. Może sama naprawię ten suwak, rzucę je tak w kąt. O, tu jest na przykład bluzka z polską ilustratorką Nioska. To jest damka, taka w ogóle już przeszła swoje. Jestem już w ogóle bardzo zmęczona, bardzo dużo czasu mi to zajmuje, więc tak już mówię gorzej. W każdym razie, no lubię ją tak średnio,
Lubię tylko tą ilustrację na niej, więc ona też idzie na tą grupkę taką rzeczy do sprawdzenia. Tu zmierzymy również z tego filmu, jest taki top, crop top się chyba nazywa. No i on jest wakacyjny, miałam go w tym roku z 3 razy. Coś się dzieje. I czułam się w nim fajnie, więc go na pewno zostawiam i będę go nosić w następnym roku. Tu są zwykłe spodnie, tu już wkraczamy w te rzeczy, które będę kompletować do zestawów. Także czarne, zwykłe spodnie z Zary sprzed wielu lat. One na pewno do czegoś tutaj pójdą. O, jest z Mellow Fiva. Jest bluzka z mostkiem. Ona jest genialna i właśnie ona będzie tutaj w zestawie z narzutką z outletu z Reserved sprzed wielu, wielu lat. Ja na niej zawsze mam taką broszkę z kopii, ale ona bardzo brzydko się starzeje, więc nie polecam. I do niej właśnie będą te zwykłe spodnie, bardzo jesienią i zimą lubiłam ten zestaw, więc w tym roku również tak zrobię i tak będę nosić. Także pierwszy zestaw mamy za sobą i ja potem taki zestaw noszę z 3 dni, taka jestem. Kolejny hicior lata, czyli bluza z Levisa. Ona też była jakoś tak ekologiczna. Ja w ogóle teraz mam chyba moment, w którym dostaję bluzy ekologiczne. W każdym razie nie wiedziałam, co to będzie. Wiedziałam tylko, że to będzie z Levisa, więc myślałam, że coś z jeansu. Ale fajnie, że nie, bo jeans jest nieekologiczny. I ja w niej chodziłam całe lato. Po prostu uwielbiam tę bluzę, uwielbiam jej kolor, krój. Wszystko, to jest najlepsza bluza, jaką miałam w życiu swoim. Po prostu niebo. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką mam w ogóle w swojej szafie. Wspaniała jest. Kolejne dwie rzeczy, to jest moja stara, basicowa bluzka czarna. Coś do niej na pewno tutaj przyszykuję. O, ona może iść do tego. I wspaniała koszula od Natuli, którą dostałam ostatnio. No ja trochę ostatnio dużo rzeczy dostałam, więc moja szafa się trochę powiększyła, ale też z umiarem, bo ja jak przyjmuję coś, to się zastanawiam, czy tego potrzebuję, czy nie. A koszule z Natuli to są najlepsze koszule mojego życia. Jeszcze jedną zieloną mam w praniu, bo ostatnio na targach ją miałam. No i to są po prostu rzeczy z lnu najwyższej jakości. Ona jest taka pognieciona, bo ona była w torbie. Myślałam, że w Warszawie ją założę, ale jednak nie. I przy moim dużym biuście ja zwracam uwagę na to, czy ona się, wiecie, otwiera na biuście. I te nigdy takich rzeczy nie robią, więc je uwielbiam. I tutaj mam koszulkę z Mary Zeli, to jest ten sam problem, chociaż ciuch jest super uszyty i ją sobie założę do spodni. Już widzę, że powoli, bardzo powoli, ale kończymy. Kolejne spodnie, które są wakacyjne, ale ja je noszę również zimą. To są króciutkie spodenki, które po chyba 8 czy więcej latach, większej ilości lat. Wreszcie zaniosłam do babci, żeby mi wsadziła gumkę w nie, więc beka. I to są moje ulubione spodnie. Kupiłam je w ogóle nie z przeceny kiedyś w H&M-ie. Okazało się, że już nigdy więcej tego nie zrobię, ponieważ takie rzeczy z wystawy nagle się okazało, że wszyscy je noszą. I pamiętam, że wszyscy mieli spodnie. I one po 3 razach już miały tak wypchane kolana, są tak zniszczone, ale bardzo, bardzo je lubię. Oczywiście nie wychodzę w nich na miasto, tylko właśnie używam tak po prostu po domu. W sensie wychodzę na miasto, jeżeli chcę wyglądać dresowo, tak po prostu luźno. Bo jeżeli chcę, żeby było ok, no to nie. Tu jest spódnica, którą pytałam, czy widzicie mnie w niej, czy bardziej jestem przebrana. No i nie założyłam jej ani razu, jest zakusa, więc na pewno idzie na sprzedaż. Następnie jest bluzka po mojej mamie, którą nosiłam wielokrotnie, jak miałam dredy. Teraz ona wraca i zobaczymy, jak się będę w niej czuła. Mam ostatni wieszak.
No i tutaj są na przykład 3 koszulki, one są kupione w New Yorkerze, w gimnazjum. One były w ogóle jakieś za 14 zł chyba. I wtedy myślałam, że to jest okazja i w ogóle łup szczęścia. No w każdym razie z tymi koszulkami się akurat udało, bo na początku bardzo długo, przez kilka lat nosiłam je na dwór, a teraz sobie w nich sypiam albo właśnie ćwiczę i bardzo mi się sprawdzają, one są takie kuse, bardzo je lubię. Następnie widzę, że to jest nie moja koszulka, więc ją trzeba zwrócić. Fantastyczne spodnie, które miałam kilkukrotnie na tych wakacjach, podczas tych wakacji. I właśnie to jest ten problem, że mam tyle rzeczy, że wyjmując rzeczy wakacyjne, nagle się okazuje, że nie mam kiedy ich nosić. Miałam je kilka razy, czyli 2 razy albo 3, bo po prostu dni mi nie starczyło. Też jakby drugą kwestią jest to, że było bardzo gorąco, bardzo zimno. Ale po prostu naprawdę wystarczyłaby mi zielona sukienka i jakieś 2 inne pary ciuchów i tyle. A tak to, no już widzę tutaj, że po prostu jest tyle ciuchów. Jestem w szoku, bo wydawało mi się, że mam mało ubrań i miałam mało ubrań, ale teraz wiecie, coś tutaj, firma jakaś fajna chce wysłać, tu coś, nagle się okazuje, że tyle mam ubrań. No jakoś przeżywam jakiś kryzys, w sensie wydawało mi się, że w ogóle nie mam ubrań, a nagle patrzę i tonę w ciuchach. A przecież u mnie to się jakoś tak nie zdarzało, bo jest tak brudno, że tutaj odznaczyłam sobie stopę. Serio, no jestem taka poddenerwowana tym faktem, że aż tyle rzeczy tutaj mam. No, kolejna nowa rzecz, ale to jest akurat wykochana i taka zupełnie nie tak jak sukienka w kwiaty. Szukałam jakichś spodenek krótkich i znalazłam w Medicine. No i one są idealnymi spodenkami, mam nadzieję, że na wiele lat. Także je odkładam i kurczę, no bo to są tak, że to są rzeczy sprzed wielu lat. No to nie ma co ich jakby wyrzucać czy oddawać, no bo ja je lubię, więc kilka razy założę w roku. No ale za dużo ciuchów. Za dużo ciuchów. Trzeba coś z tym zrobić. Patrzcie. O matko. Jadąc do Warszawy, nie mogłam znaleźć paska. Dlatego jest ten cały syf, bo ja wszystko wywaliłam. Mówię, gdzie jest mój pasek? No nie mogłam go znaleźć. Mówię do Piotra, kurczę, no to chyba będziemy musieli pojechać do galerii i kupić nowy pasek. No ale mówię sobie, no przecież on nie mógł nigdzie zginąć, musi gdzieś być. Nie chcę kupować nowego paska, jeden pasek mi wystarcza. No i już byliśmy blisko tego, żeby kupić, ale uznałam, że nie, bo ja nie mogę chodzić w jednych spodniach, które właśnie wzięłam, bez paska. Ale udało mi się 2 razy założyć sukienkę, więc nie musiałam zakładać spodnie, więc było mi wygodnie, nie musiałam kupować i nagle się znalazł porządek, to jest jednak potęga. Dobra, lecimy dalej. Kolejna koszulka właśnie taka z tych New Yorkerowych, która jest idealna do spania lub do sportu, którego w moim życiu jest tak dużo. Spodenki po mojej mamie, które zawsze nosiłam w wakacje, ale tym razem nie nosiłam, bo jeansowe spodenki sprawdzały się o wiele lepiej. To jest druga koszulka właśnie z t-shirta, ale ona jest już Piotra, bo mamy, w ogóle mam strasznie dużo takich samych ciuchów. Nie robimy tego celowo. No i następnie są dzwony i tych dzwonów nie miałam, miałam 2 razy na sobie, czułam się spoko i teraz je zostawię na zimę, tyle że one są takie, że nie mam do nich butów i przez to ich nie noszę, tak to bym nosiła cały czas, ale zobaczymy, damy im szansę. Już czuję światełko w tunelu, już powoli kończymy. Ale to jest to, gdybym co tydzień albo co miesiąc przynajmniej robiła porządki w szafie, to bym wiedziała, co mam i nie byłoby takich szalonych sytuacji. Następnie jest stanik z Intimissimi, który bardzo lubię mimo wszystko. Więc no, tutaj do bielizny to jeszcze dojdziemy. Teraz kończę na razie. Sprzątam te szafki, bo tutaj jest
Ostatnia szafka jest na zimowe lub wakacyjne, ta jest na torby, ta jest moja, te dwie są Piotra, tutaj jest pościel, tam jest nic zazwyczaj, więc szybko to sprzątnę, włączę sobie jakąś muzykę, bo tak bez muzyki i z gadaniem cały czas to jest ciężko, więc sprzątnę to, sprzątnę tą górę, sprzątnę tu, sprzątnę to wszystko i mam nadzieję, że nie zginę z wysiłku. I wrócę do Was, mam nadzieję, prędko. Powiem Wam ile. Zaraz zobaczę, która będzie godzina i ile czasu mi to zajmie. Nie chce mi się sprzątać, a jeszcze cały dom mnie czeka. Nie róbcie tak, sprzątajcie w domach. Sprzątajcie w domach. Jest godzina prawie 23, a kiedy mówiłam, że idę bez kręcenia, była 17. W tym czasie zdążyłam jeszcze zjeść, obejrzeć dwa odcinki Brzyduli i są beznadziejne, są, więc nie polecam. Przesłuchałam milion płyt podczas właśnie porządkowania. Mam całą torbę rzeczy na sprzedaż, w tym również różne świece, puzzle i takie tam ciuchy, ale mam kilka wniosków. Po pierwsze takie, że udało mi się sprzątnąć i już nigdy w życiu nie chcę tego przeżywać, więc systematyczne sprzątanie to jest podstawa tego mieszkania. To jest pierwsza zasada mieszkania tutaj w tym domu, jakby ktoś chciał jeszcze tutaj zamieszkać. Druga jest taka, że zdecydowanie mam za dużo ubrań i jestem w szoku, ale to dobrze, bo w wakacje miałam taką myśl, jak mam mało ciuchów, muszę kupić coś, bo nic nie mam. No i właśnie, robię porządki, patrzę i mam aż nadto. I co prawda, kiedy się z Wami żegnałam, to byłam taka aż w szoku, że jest tego aż tyle. Kiedy to poukładałam, no to nie jest aż tak dużo, ale zrobiło się tego więcej, ponieważ jeżeli ja mam mało ubrań stosunkowo, to pojawienie się na przykład 5 nowych rzeczy jest już sporym obciążeniem szafy, a dodatkowo wyjęłam tutaj jeszcze rzeczy, które właśnie mierzyłam w tym filmie, który był chyba w kwietniu, więc doszły te rzeczy i dałam sobie teraz miesiąc na to, żeby poobcować z tą jesienną szafą, zobaczyć co noszę, zobaczyć po co sięgam chętnie, a po co niechętnie i będę ją modyfikować, bo zdecydowanie rzeczy jest za dużo. A jeszcze są w pralce, ale w pralce jest z 5 rzeczy może moich. No, w każdym razie jestem szczęśliwa, zamykam, wszystko jest tu posprzątane. Tutaj również tu są, na samym dole są rzeczy letnie, tu są plecaki, tu są moje rzeczy, tu są Piotra, tu są pościele, a na samej górze właśnie wygospodarowałam takie miejsce na rzeczy do prezentownika, bo oczywiście prezentownik w tym roku również będzie. Będą polskie marki, etyczne marki, dobre marki, ekologiczne marki, jeżeli to już wymieniałam. Bardzo się na to cieszę. Zobaczycie, co tam będzie. Szykuję petardy. Ale jeżeli na przykład grudzień to będzie już dla Was za późno, to odsyłam Was już teraz do filmu, który jest uniwersalny, jest prezentownikiem z tamtego roku, ale starałam się, żeby były tam rzeczy całoroczne, a nie tylko, wiecie, świąteczne reniferki i inne rzeczy. Tu już wszystko jest w porządku, tu już jest sprzątnięte. Jak możecie zobaczyć, mam zmianę. Zrobiliśmy przemeblowanie pokoju tak troszkę, więc tutaj już mamy garderobę. Przynieśliśmy fotel z balkonu. Ogólnie szykuję room tour, house tour w sumie, bo wiele się u nas zmieniło i to takim kosztem zerowym prawie. No, ale na łóżku leży aparat, nie mam teraz statywu, więc leży ława z przedpokoju. Chcę jeszcze wymienić pościel, sprawa jest 23, ale mam nadzieję, że uda mi się ją uprać. Odkurzam, zmieniam właśnie pościel i sypialnia jest gotowa i zostaje mi cały dom. Ale prawdopodobnie zrobię to jutro. Jestem szczęśliwa, że to mi się udało zrobić, bo to było największym wyzwaniem. Także jestem szczęśliwa, jeżeli to się udało, to inne rzeczy też się udadzą. Ściskam Was serdecznie, pozdrawiam. No i do zobaczenia już bardzo niedługo, bo idzie nowa seria i jestem strasznie podekscytowana i obserwatorzy z Instagrama też są, więc ekstra. Pa!